Powiedzmy sobie wprost, że wszyscy podążają za swoimi marzeniami. Ja swój spełniłem, a to dopiero początek. Jak to się stało? Nie byłem przekonany, jaką drogę w życiu chcę obrać. Nie wiedziałem, co chcę robić. Czas uciekał, a mnie jedyne, co interesowało w momencie wyboru kierunku studiów, to nowe technologie. Nic więcej. Postanowiłem zapisać się na informatykę. Tam poznałem Krzyśka, który zabrał mnie na moje pierwsze warsztaty filmowe. Były one zorganizowane przez studentów z uczelni. Od razu poczułem, że to jest właśnie to. Chwilę później zdecydowałem się na zakup mojej pierwszej lustrzanki. Nie był to szczyt marzeń, ale coś, co pomogło mi się do nich zbliżyć. Od tego momentu myślałem już tylko o pisaniu nowych scenariuszy, nagraniach, montażu i o tym, co sprawi, że będę jeszcze lepszy. Nie było żadnej szkoły filmowej czy też kursów. Zresztą nie miałem na to pieniędzy, będąc studentem, więc na uczelni zapisałem się do koła filmowego. I tak zaczęło się kręcić. Na początku robiłem masę projektów pro bono, pozwoliło mi to nabrać doświadczenia, kontaktów oraz poczuć, że moje działania mają wpływ na mnie i na otaczające mnie społeczeństwo. Studia to zawsze dobry początek drogi zawodowej bez względu na to, jaki kierunek wybierasz. Uczelnia dała mi poczucie przynależności do ludzi, dzięki którym poznałem to, co chcę w życiu robić. Po 2 latach zostałem wybrany na przewodniczącego koła filmowego na uczelni, ale wiedziałem, że stać mnie na więcej. Wtedy też zgłosiłem swoją kandydaturę na przewodniczącego uczelni. Udało się. Z pełnym przekonaniem szybko zrozumiałem, że to, co robię, może być pomysłem na życie. Czy bałem się, że może mi się nie udać? Bardzo. Było dużo rzeczy, które mogły pójść źle, ale zrozumiałem, że jest to droga, którą chcę iść. Podążaj zawsze za tym, co Cię ciekawi, rozwijaj swoje pasje lub daj je w sobie odnaleźć. Aktualnie posiadam własną firmę, w której cały czas się rozwijam. Robiłem w swojej karierze wiele projektów, zarówno dla większych instytucji takich jak Miasto Gdańsk, ale też dla mniejszych firm i osób. Obecnie nie potrzebuję reklamy. Firmy same zgłaszają się do mnie i pytają o realizację. Jeśli myślisz o studiach, to pamiętaj, że są one jedynie początkiem na Twojej życiowej drodze i to od Ciebie zależy, jaki szlak obierzesz. Nie rób czegoś, co robią inni, a podążaj za tym, co Ty chcesz w życiu robić. Podążaj za swoimi marzeniami. Cześć, jestem Kamil i jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.